Czy polscy wynalazcy są skazani na to, że ich wynalazki, być może na skalę światową, nie będą wdrażane w Polsce, nie będą w Polsce zarabiały pieniędzy dla tych wynalazców czy dla polskich inwestorów, którzy w nie zainwestują, tylko będą sprzedawane za granicę? No więc odpowiedź na tego typu pytanie jest jednak złożona. Znaczy w Polsce po pierwsze powstaje bardzo mało tych wynalazków. Dwa, co charakterystyczne, to znakomita większość tych wynalazków powstaje w uczelniach, a nie w przemyśle. Statystyka jest taka, że mniej więcej na 1000 wynalazków to, co na Zachodzie, a szczególnie w Stanach, się bada wartość rynkową technologii opisywanych w tych wynalazkach. Więc statystyka jest taka, że 2-3 projekty czy 2-3 patenty mają tą wartość rynkową, czyli nadają się do tego, żeby na tym budować biznes. I to jest jedna kwestia, mianowicie, że selekcja tego jest bardzo duża. Druga to, czy istnieje otoczenie, które jest w stanie absorbować te wynalazki, jest gotowe finansować te przedsięwzięcia, a często są to ogromne kwoty. Jeżeli chodzi na przykład o lekarstwa i badanie nowych specyfików, to wymaga kilkuset milionów dolarów badania na przykład kliniczne, badania, które mogą doprowadzić do produktu, który będzie mógł być wykorzystywany. Dlatego nasze firmy, Polpharma, tu reprezentowana dzisiaj na tym naszym forum, głównie specjalizuje się w obszarze generyków. To znaczy to są te lekarstwa, których już okres ochrony patentowej minął i można syntezy prowadzić i wypuszczać na rynek. Brakuje nam tego otoczenia biznesowego, znaczy i korporacji na tyle mocnych krajowych, które były w stanie to finansować, jak i mechanizmów, które by państwo uruchamiało na tą okoliczność. No ja myślę, że nie tylko są potrzebne korporacje i państwo, mogą być też fundusze inwestycyjne, które zbierają pieniądze od inwestorów, to także prawda, krajowych, i one mogłyby inwestować. To prawda, ale póki co te próby wszystkie podejmowania tego typu działań no, są nieskuteczne, powiedziałbym, w odniesieniu do możliwości selekcji. Stąd gdzieś w środowisku od wielu, wielu lat, a szczególnie wśród osób, które mają pewne doświadczenia z obszaru zarządzania nauką, pojawiła się koncepcja powołania przez rząd Rady Polityki Innowacyjnej. Gdzieś w wielu państwach na świecie istnieje takie stanowisko czy funkcja naczelnego badacza bądź gremium ludzi, którzy mają doświadczenia z zakresu i zarządzania nauką i otoczenia biznesowego, która jest pomocna dla władz, dla rządu w specyfikowaniu czy wynajdywaniu tychże najważniejszych osiągnięć, które można by było poddać procesowi komercjalizacji, które mogłyby dawać markę o znaczeniu globalnym, a przynajmniej europejskim, sprzedawalnym wyrobem. Czyli taka rada wskazywałaby wynalazek, który ma potencjał rynkowy. Dokładnie. Ale dokładnie. Jeżeli okazałoby się, że ten potencjał rynkowy się nie sprawdzi i wynalazek nie wypali, nie sprzeda się dobrze? Nie, to nie jest tak, że ludzi nieomylnych mamy. Ale chodzi o to, żeby przy tej mnogości i rozproszeniu niesłychanym, to znaczy w ogóle Polska wydaje bardzo mało środków na badania i rozwój. Jeżeli by porównać budżet nauki i szkolnictwa wyższego, obecnie obowiązujący, do na przykład budżetu Stanfordu, to kwoty są tożsame. Różnica jest taka, że tymi pieniędzmi, które Polska wydaje, obsługujemy ponad 1 000 000 studentów w uczelniach wyższych. W Stanfordzie jest 17 tysięcy studentów. Czyli 17 tysięcy do 1,5 miliona przy tych samych kwotach. To chyba wystarczy za porównanie ilustrujące, jak niedofinansowana jest polska nauka. Mówiło się chyba dzisiaj o procencie, 3% w stosunku do PKB, jeżeli chodzi o wydatki na naukę, że taka by wielkość była wskazana. To znaczy w tym procesie jest tak, że państwo tam w państwach, które osiągnęły sukces, to dotyczy nawet dalszej historii czy wcześniejszej historii Stanów Zjednoczonych, ale takim bliższym przykładem jest Korea. W pewnym momencie, to znaczy jeżeli środki państwowe angażowane w B plus R przekraczają pewną kwotę, a z reguły to jest około 1 do 1,5
PKB, wówczas biznes zaczyna traktować poważnie to, co robi państwo. I zaczyna się włączać aktywnie swoimi pieniędzmi w programy, w projekty, które są realizowane przez państwo. I ten mechanizm zaczyna się wzmacniać środkami właśnie biznesu i dzięki temu następuje autentyczny rozwój. Dzisiaj rzeczywiście wydajemy tam nieco ponad 1%, a docelowo trzeba by było zdecydowanie to zwiększyć. No ale spółki, które działają na polskim rynku i byłyby w stanie udźwignąć tego typu finansowanie, no to są z reguły spółki Skarbu Państwa. Sektor paliwowy, energetyczny. Tak, tak, to nie przeszkadza. Spółki prywatne raczej nie, no może z grupy rodzin Kulczyków. To nie przeszkadza. To nie musi być prywatny biznes. To może być i państwowy biznes. Istotne jest, żeby podejmował ambitne wyzwania. Jakby w takim charakterystycznym elementem tego, co się dzieje w Polsce, jest również to, że nam jest brak strategicznych programów, dobrze zdefiniowanych. To, co odróżnia na przykład Stany od Europy, to jest rozproszenie w Europie w odróżnieniu od dużych programów finansowanych przez rząd w Stanach Zjednoczonych. Podobnie rzecz biorąc u nas, jak popatrzymy na mnogość agencji finansujących przy tych bardzo skromnych środkach, mamy dzisiaj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mamy PARP, mamy ARP, nawet Fundacja Nauki Polskiej w tym procesie, mamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I te bardzo skromne pieniądze dzisiaj występują w bardzo wielu agencjach. One się często powtarzają przedmiotem finansowania czy zakresem finansowania. Mamy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które kiedyś przed laty tworzyłem i które zakładałem, że będzie polską DARPą finansującą kilkanaście dużych programów strategicznych. Dzisiaj finansuje tysiące projekcików. Projektów, w których nawet już nikt nie oczekuje, że będzie to doniosłe odkrycie, czy doniosłe opracowanie. Bardziej zajmuje się wspomaganiem przedsiębiorstw w tej sferze B plus R, niż rzeczywiście skupieniem się na tym, co mogłoby stanowić opracowanie porządnego, czy wartościowego, czy globalnego produktu. A może należałoby spojrzeć na ten problem z wyższego jakby poziomu, z poziomu Unii Europejskiej, tak? Że po prostu te inwestycje byłyby z pułapu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i tutaj by powstawała strategia, w której byśmy uczestniczyli jako jeden z elementów. Dużo mitów jest w tym obszarze. To, co Unia wydaje na programy badawczo-rozwojowe, które wspomagają kraje, szczególnie te uboższe, to jest raptem 5-7% tego, co poszczególne kraje na sferę B plus R wydają. Innymi słowy, może to być uzupełnienie, może to być element pewnej internacjonalizacji przedsięwzięć, natomiast to nie zastąpi absolutnie polityki krajowej w tym zakresie.